Witajcie serdecznie na moim kanale. Co dzisiaj będziemy dziubać sobie w naszym majsterkowiczowskim kanale? Słuchajcie, jakiś czas temu, pamiętacie odcinek z moimi panelami, które kładłem w mieszkaniu? Robiłem remont mieszkania, a konkretnie przedpokoju. Tam była taka sytuacja, że używałem kleju mamut do klejenia paneli podłogowych na ścianie. Odezwała się do mnie firma, która produkuje chemię, a konkretnie kleje z firmy Isum. Chcieli, żebym sobie przetestował, potestował, wypróbował i przy okazji wpadłem na szatański pomysł. Ja sobie te kleje wypróbowałem obydwa i powiem wam szczerze, że one naprawdę idą łeb w łeb. W żadnym wypadku, żebyście tutaj nie myśleli, że ja będę tutaj próbował zachwalić jedną bądź drugą markę, albo jedną bądź drugą markę będę próbował, nie wiem, zniszczyć, nie wiem, obrazić bądź coś. Nie na tym będzie polegał ten mój test. Mój test będzie polegał na tym, żeby przedstawić wam troszkę suchych danych technicznych, jeżeli chodzi o te kleje, tak, i później przeprowadzimy taki prawdziwy test, ale w tym teście nie znajdą się żadne jeepy, które ciągną o most jakąś płytę. No niestety, ale nie mam takiego jeepa i nie mam w pobliżu takiego mostu, więc jak to mówi kolega, który robił ten test, sprawdźmy to. To są dwa kleje, które są ze sobą najbardziej porównywalne. One idą łeb w łeb. Co te dwa kleje kleją? Już wam szybko czytam. Metal, kamień, korek, drewno, klinkier, PCW, glazura, beton, lustro, szkło, OSB, ceramika. To było z mamuta. Teraz wszystko to samo, co wam przeczytałem w mamucie, dotyczy się również i kleju Isum, plus PVC, MDF, styropian, płyty, karton, gips. Obydwa kleje na swoim opakowaniu mają opisane, żeby nie stosować do PE, PP, PC, gumy, papy, teflonu i tym podobnych. Te i tym podobnych to jest moje dopowiedziane, żeby ładnie zakończyć zdanie. Dobrze. Tak, obydwa kleje są wodoodporne, nie będziemy przeprowadzali testów na zanurzenie, że to można też pokleić w tym, gdzieś tam w jakimś zbiorniku, w akwariumie, w jakiejś innej beczce z wodą, bo to już było. Ja tutaj się skupię na troszkę czymś innym. Jeszcze suche dane. Mamut deklaruje nam, że potrafi nam chwycić coś aż do 22 kg na centymetr kwadratowy. Czytam wam dokładnie to, co producent opisał tutaj na opakowaniu. A firma Isum chwyta 200 kg na metr kwadratowy. Po utwardzeniu 200 tysięcy kg na metr kwadratowy. Przeliczcie sobie sami. I ostatnia sucha informacja, którą właśnie na słuchawkę mi dorzucono, jest to waga z opakowaniem. Waga w mamucie to jest 526 gramów, gdzie ja sobie to sam zważyłem. Na opakowaniu jest zaznaczone 290 ml. Natomiast firma Isum według mojej wagi ma 507 gramów i na opakowaniu 430 gramów. Z tym, że zaznaczam, tutaj jest 430 gramów bez opakowania. Jedno i drugie dotyczy te 290 ml bez opakowania i 430 bez opakowania. Dodatkowo, to są kleje, które, jak zauważyliście pewnie na co po niektórych filmach, bo w internecie można znaleźć tego dosyć dużo, to są kleje o wysokim, tak zwanym chwycie początkowym. Co to oznacza? Oznacza to, że i jeden, i drugi klej
o na przykład tak. Mamy ze sobą dwie listewki, potrzebujemy je skleić. Nakładamy tutaj kleju, przyklejamy, dociskamy i one się już trzymają. I można to tak zostawić na ścianie i to nam nie zjedzie, przynajmniej nie powinno. Mi panele nie zjechały do dzisiejszego dnia, a mamy już dosyć odległą datę od tego mojego remontu. Materiał mam przygotowany. Wykorzystam do tego wcześniej wspomniane listewki. Dodatkowo do tego dwa arkusze takiej samej sklejki, o tych samych gabarytach. Ja sobie tutaj pozwoliłem zaznaczyć miejsce, w które będę przyklejał. To będzie, można powiedzieć, w osi tutaj tego arkusza sklejeczki, żeby było równo. I teraz jak będzie sytuacja wyglądała? Będzie to wyglądało w ten sposób. Listewkę przyklejam tutaj i tutaj. I jak już klej całkiem wyschnie, nie będzie zgrzewek wody z Lidla, bo mi Lidla zamknęli. Będą dwie takie 10-litrowe bańki. O. W ten sposób. I jak się już to przyklei, to się wtedy okaże. Teraz trzeba... O. Tu będzie przyklejony isum, a tutaj przykleimy mamuta. Także kleimy najpierw klejem isum. Ok. I przyklejamy isum. Isum mamy przyklejony. Teraz wyciągnę. Wyciągnę tubkę i włożymy mamuta. Tak, jedno i drugie mam przyklejone. Ok, jedno i drugie mam przyklejone. Teraz, żeby nie było, ja zostawiam jedno i drugie tutaj. Jedno położę tu, a drugie musiałbym ten isum też zakleić, ale spoko, dobra, to nie zakleję go, zostawię go tutaj, dobra, tu zostawimy isum, a tu zostawimy mamuta, może wyciągnę go tylko z pistoletu, ciach, tak, i tak. A ja idę do domu i przyjdę jutro. Dzisiaj już nie, bo dzisiaj już jest późno. Niech sobie to przez noc, bo już jest godzina prawie że 19. Ja sobie zostawię to do jutra. Przez całą noc mi wyschnie. Ze względu na to, że producenci deklarują gdzieś około 3 godziny, że ten klej sobie wyschnie i on nabierze pełnej twardości. Ale my mu damy więcej. Całą nockę. Załóżmy, że jest godzina 19. I jutro, jak przyjdę, to pogadamy dalej. Zobaczymy, zrobimy testa. Ja sobie w tym czasie napełnię dwie bańki wodą. I zorganizuję jakieś obciążenie dodatkowe. Dobra, to do zobaczenia jutro. Jestem z powrotem. Klej stwardniał.
Wczoraj zostawiłem to w okolicach godziny 19. Dzisiaj mamy godzinę 12:25. Na pusto się trzyma. Także już pierwszy test bez obciążenia zaliczony. Tutaj mamy próbkę Isum, a tutaj mamy próbkę mamuta. O, ja zostawię tutaj tego mamuta, żeby było widać, że to jest akuratnie test dla mamuta. Pierwsza bańka. Jak najbliżej deseczki. O. Druga banieczka również. Jeszcze zobaczę, czy jest równo. Dobra. Tak jest równo. Tak jest równo. O. I spróbujemy to teraz dźwignąć. Także co się stanie? Czy to mi wytrzyma? Nie wiem. Jestem tak samo nakręcony jak i wy. Może być troszkę niewygodnie złapać. Mamut nie wytrzymał. Ciekawe. Ciekawe. Ale dobra. Dlaczego nie wytrzymał? Tak wygląda listewka. I tak wygląda sklejka. Ciekawe, ciekawe. Bo czekajcie. Tutaj częściowo widać. Mam nadzieję, że wy też będziecie to widać. Spróbuję to pokazać tutaj na tej sklejce. Co ciekawe, widać, że wyrwało dwa paski sklejki. Tutaj jeden kawałeczek i tutaj powyżej drugi kawałeczek. O, tutaj jest jeszcze jeden, ale tutaj też jest część białego kleju. Dobra. Dajemy Isum. Isum. Czy to się uda? Ludzie! Tego się nie spodziewałem po mamucie, szczerze wam powiem. Dobra. Jeszcze chwila, bo muszę tutaj te banieczki ustawić, żeby były równo. Kabelek na bok. No cóż, to jedziemy. No
No co to za test, jak żaden nie wygra? No... Ha. Bardzo ciekawe. Nie wiem, może woda za zimna? O kurwa! Tutaj można powiedzieć, że odkleiło się w większym stopniu. O, tutaj mi ten kawałeczek został, ale klej się przykleił do sklejki, ale nie przykleił się tutaj do listewki. Ja wiem, że to nie jest wzdłuż włókien przyklejane, ale mi się wydaje, że to w tym momencie powinno mimo wszystko złapać. Podsumowując, nie wiem do końca, co mam o tym myśleć i o jednym i o drugim kleju. Jeżeli chodzi o mamuta, to w domu mam przyklejone na wszystkich ścianach panele i dodatkowo mam jeszcze przyklejoną szafkę z umywalką w łazience. Tam nie ma żadnej śruby, tam jest tylko to przyklejone, a i sumem jak do tej pory kleiłem tylko i wyłącznie listwy przypodłogowe i kilka tam innych elementów, ale to były raczej takie bardziej drobne elementy. Po teście spodziewałem się na tych patyczkach, że przynajmniej mi te 20 kg ten mamut dźwignie. Co do ISUM nie miałem żadnych oczekiwań, chociaż miałem nadzieję, że dźwignie coś, przynajmniej te 20 kg i się nie zerwie. A tutaj się okazuje, że przy tym teście no nie do końca mi się to chyba udało. Ogólnie chyba cały test w ogóle się może nie udał. Co kurwa? Słuchajcie, ja mam propozycję i to taką propozycję od strzała. Skomentujcie mi pod filmem, w jaki sposób jeszcze raz zrobić ten test, żeby wyszedł bardziej rzetelny, bo może rzeczywiście coś jest na rzeczy. No bo podejrzewam, że gdybym skleił tą listewkę tak do tej sklejki, to w tym momencie to będzie nie do rozklejenia. W innych filmach, w innych testach jest pokazywane na YouTubie, jak przyklejają, załóżmy, cegłówkę do cegłówki, czy te pustaki takie, i on tam klei sobie 4-5 pustaków i on sobie później tam na tym stanie i wszystko jest ok. No tak, tylko że tam on zużywa 5-6 tubek, tam jest tak dużo tego kleju, że tak na dobrą sprawę nie ma opcji, bo ten klej musi złapać. A tutaj było bardziej przeliczone, że tak powiem, obliczeniowo. No bo skoro centymetr kwadratowy ma utrzymać 20-22 kg według informacji producentów, no to powinien tyle wytrzymać. Dobra, komentujcie pod filmem, zrobię jeszcze raz jeden test, wyłonimy najlepszy pomysł. Pomysł, który będzie się powtarzał w komentarzach. Także do dzieła, nie załamujcie rąk, bo ja chciałbym wiedzieć, czy mi panele spadną za kilka chwil. Dobra, to czekam na Was. Zapraszam do lajkowania i komentowania. Nie, komentowania, tylko komentujcie tam, komentujcie mi tam pod filmem. Dobra, to ja lecę szukać, w jaki sposób jeszcze bardziej zrobić na rzeczy ten test. Nara, pozdro, bez pitolenia, Olo 76. To lecę. Nara, trzymajcie się. A to czekajcie, bo to nie w tą stronę. Dobra. To ja wyłączę i idę do domu.